Przepraszam. Cóż, witam Państwa ponownie. Chciałem Państwu zaprezentować swój kolejny utwór. Utwór oczywiście również będzie własną kompozycją. Na piano, jak widzimy, będzie to utwór zatytułowany Time in Memories. Inaczej mówiąc, tłumacząc na język polski, i będzie to znaczyło czas w pamięci. Thank you.
Thank you so much. Przepraszam. Dziękuję bardzo.